Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony John Garrett, to kolejny materiał z gry Hollow Knight. Jak powiedziałem, zaczniemy naszą przygodę na następnej ławeczce, która jest umiejscowiona tam bardzo wysoko na górze w tych kryształowych kopalniach, ale mimo wszystko chciałbym zrobić coś takiego. Dać naszej koleżance pieniążki i zobaczyć jedną małą ciekawą rzecz, dlaczego jest takie ograniczenie. Czemu jest ograniczenie, co? Dobra, pójdziemy sobie na szybkości na ławeczkę, usiądziemy. I przeniesiemy się rzecz jasna tam do tej ławeczki na górę. Nie robię tego bez powodu, zaufajcie mi. Mam dziwne wrażenie. Ale to tylko mogą być moje spostrzeżenia. Chyba, że znowu użyję na niej ten ostrza snów i przekonamy się, co siedzi jej w głowie. Dokładnie. To wszystko było z kartonu. Ups, uciekła sobie z naszymi pieniążkami do tego słynnego spa, które widzieliśmy. Gdzie jest to spa, jak się do niego dostać, to nie wiem. Ale wiem, że właśnie jak ją tym ostrzem snów w którymś tam materiale na swoim kanale potraktowałem, to coś tam było. Gdzie jest to spa, pojęcia nie mam. Ale wiem na pewno, że gdzieś to jest. Widzimy się na ławeczce. No i jak już mówiłem, jesteśmy na tej naszej pięknej ławeczce. Coś tam na początku wspominałem o jakiejś tam bankierce, która nas oszukała i uciekła z pieniędzmi, no ale kogo by to tam szczerze mówiąc obchodziło, kiedy mamy piękne kryształowe miejsce na wzgórzu umiejscowione. I w tym pięknym miejscu znajdują się różne ciekawe rzeczy, na przykład miejsce, gdzie możemy w końcu wskoczyć i znaleźć tutaj pożyszcze króla. Znaczy, okej, no można to tu znaleźć. W końcu Double Jump nam pomógł. Nie potrzebuję tego, ale jest, można. Tutaj gdzieś też jest właśnie droga na górę. Tutaj, czy to było kawałek dalej? Nie, chyba z prawej strony. Dokładnie, tutaj. Można teraz wskoczyć w górę i dostać się do nowego miejsca. Nie wiem, co tu jest, szczerze mówiąc. Czy tu będzie kontynuacja walki... Tak, kontynuacja walki. Au. Ktoś mnie zabił. To wyjaśniało, czemu uciekł. Ale nie ma problemu, pokonamy go. Tylko zmienię w takim wypadku taktykę. Na pewno nie będę potrzebował tego. Poprzego zasięgu też nie. Do leczenia się nie wiem, czy to mi będzie chroniło, szczerze mówiąc. Bardziej postawiłbym, szczerze mówiąc, właśnie na obrażenia. I czy tarcza by mnie chroniła przed laserami? Obstawiałbym, że nie, mimo wszystko. Działa jak fajny orbital z Binding of Isaac, ale... Ale nie. Wiem, że jesteś niezadowolony, gościu, ale to nie moja wina. Okej, trafiłeś mnie raz tym swoim... drugi raz tym swoim śmiesznym laserkiem. Kolejny raz. Tego to już nie przeżyjemy. Nie jest... Zabić go nie jest tak łatwo, okej. Myślałem, że można go bardzo szybko, że tak powiem, pokonać, ale no, no nie. Trzeba grać ostrożnie. Chodź do mnie. Dobra. Spleśniały strażniku. Nie wiem dlaczego strzeliłeś tyłem głowy, ale... Okej, podziwiam. Czemu twój kontakt damage bije aż tyle?
No i nie mogłem double jumpować wyżej. Aj. Dobra, nie ma co się nastawiać na leczenie. Wydaje mi się, że to jest po raz pierwszy sytuacja, kiedy kompletnie zmieniamy strategię. I weźmiemy sobie dodatkowo... Smród nam raczej nic nie da, ale możemy spróbować z tym, albo nie. Nie z tym, a z tym. No i teraz mamy definitywnie więcej zdrowia. A niestety nie mamy czasu na leczenie się. Nie wiem, czy agresywna gra opłaca się tutaj, ale nie widzę, szczerze mówiąc, lepszej opcji. A gościu definitywnie zasługuje na łomot. A ja definitywnie powinienem się nauczyć jego ataków i ewentualnie też timingu. Ten, co chciał mnie tu jeszcze laserami. Ej, gościu. Już w porządku. No, fragment maski. Chęcią przygarnę. To może i lepiej, że tutaj wcześniej nie mogłem się dostać. No, ale jak widzicie, przydaje się coś takiego. Wiadomo, że nie na stałe, nie w moim stylu gry, ale przydaje się. Dobra. To teraz możemy jeszcze iść w prawo i wzwyż. Początek był trudny, nie powiem, że nie. Ale daliśmy radę. Dobra, to widzimy się u góry. No i jesteśmy. Pierwsze miejsce zostaje już odznaczone. A w nim znajdziemy... Pytanie. To będzie wyzwanie. Tak, przeciwnicy, którzy strzelają laserami z rąk. To na pewno nie jest coś przyjemnego. Ale też to nie jest coś takiego nie wiadomo jak problematycznego, ze względu choćby na to, że udało nam się ulepszyć nasz oręż. Tylko problem jest taki, że jeszcze mam do finalnego ulepszenia znaleźć jeszcze 3 części kruszcu. Nie wiem, kurczę, skąd. Blady kruszec to nie jest coś, co rośnie na drzewach. Dobrze, chociaż oni nie biją nie wiadomo jak mocno. Ale ładnie tutaj Spin Diesel wszedł. Aż kamera się na moment popsuła, elegancko. Wytrzymujesz 3 zwykłe ciosy i 1 silny, no nieźle. Gdzie mnie to zaprowadzi, na szczyt świata i jeszcze dalej? No powiem wam, że jestem pod wrażeniem rozmachu. Wiem, że to będzie taki jeden zwykły mały tunelik. Jak się okazuje, nie. Tu cię zagazuje. Kolego. Ode mną się nie ucieka. Nie wiem, czy tak to trzeba zrobić, ale tak to zrobiłem. Nie, nie trzeba było tego tak robić. Zrobiłem to w najlepszy sposób, w jaki się dało. Wiem, gdzie jestem. Rona Hollow Nest. Rona Kielce? Różne rzeczy się tu podświetlają. Czy o to chodzi? Nie, nie o to chodzi. Jakbym miał to każde czytać z osobna. Okej, blady kruszec. Blady kruszec. Uuu, ale sobie zleciałem. Aha, i do tego miejsca, w którym byłem wcześniej. No okej. Ale to cały czas nie wyjaśnia, gdzie znajdę 2 pozostałe. To, że znalazłem ten jeden... Okej, przybliża mnie do celu znacząco, bo i tak fundusze już mam. Nawet gdyby zaśpiewał, nie wiem, 8000 za ulepszenie. Hej, tutaj serio nie da się podskoczyć? Coś jest nie tak.
Przecież to nie może tak być. No tutaj to się widzieliśmy z naszym kolegą. Quirrelem. Quirrel the Squirrel. Chyba nie będę umiał robić wyrzutów powietrza, co? Wydaje mi się to lekko zbyt potężne. Dobra, czy to było tu? Nie, przegapiłem. Przegapiłem moją stację. Złe oznakowanie w takim wypadku. Nie moja wina. Przyjrzyjmy się teraz tej mapie. No nie, no cholera jasna, powinno mnie to skierować w zupełnie inną stronę. Ale fakt faktem, w takim wypadku wrócimy tam. To w tempie natychmiastowym. Dowiemy się więcej. Bo jeśli już miałbym upadać, to nie w tamtym miejscu, tylko tam dalej. Być może tak się stanie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy użyję mojego dasza. Plus jeszcze mogę zobaczyć, co tu jest na dole. Po dołem nie poszedłem. To, że dół prowadzi do... Nie, nie prowadzi do tego samego miejsca. To byłoby zbyt nudne. No dobrze. No to zaczynamy. No, przyznam, że tu jest jeszcze kolejna rzecz. No właśnie. Trzeba dobrze eksplorować, a nie czuć się pewnym i powiedzieć, no to już zwiedziłem wszystko, do widzenia i cześć. Tak, to tu chociaż więcej tych esencji się wciągnie. Tych drzewek jest przecież multum w tym świecie. Może jeszcze zawsze jakaś dodatkowa esencja wpaść. Nie jest powiedziane. I to pewnie dlatego potrzebny był podwójny skok, żeby móc je zbierać w taki, a nie inny sposób. Dobra. Tam 220, cyk. Pycho? Pycho. No to mimo to, że już tutaj ładnie zebraliśmy, to poszedłem w złą stronę, bo pnącze jest po prawej. Nie jest po prawej. To do, i tak będziemy musieli do niego wrócić. Nieważne. Dobrze, że zauważyłem, że robię błąd, bo błędem było zupełnie co innego niż powiedziałem. Aha, i można im to przerywać. Dobrze wiedzieć. Jesteś prawdziwy? Tak. No to witamy w świecie normalnych dżdżownicy uratowanych. Wow, serio? Słabo. Też było. Ej, no ale nie cofajcie mnie aż tyle. Tam też są platformy, na których można ustać. Już nie popadajmy w drugą skrajność. Miejscowienie platform wcale nie przypadkowe, tak? No. To mi powiesz, panie korzeń. Światło załamane, energia zebrana. Ty co, w tych kryształach się ta esencja jakoś osadziła i dzięki temu można w nich strzelać i się zrobiła taka fajna broń? Ty może król tego całego Hollow Nest pomyślał sobie, ciekawe jakby to było, gdybym użył tego jako broni. No i to jest bardzo szybka podróż. To jest bardzo szybki łomot. Dobra, to ja sobie tylko przejdę w ten mój klasyczny sposób używania skrótów w każdy możliwy... W każdym możliwym, nie w każdy możliwy sposób. Bo nie każdy skrót można wykorzystać. Plus też sobie nabijam do mojego leksykonu zabitych stworków. To chyba też dzięki mojemu długiemu ostrzu mogę zabijać te, które się zasłaniają kryształami. Ze względu na to, że jak podejdę do nich za blisko, to nie jestem w stanie zrobić im nic poza chmurą smrodu. Dobra. Ale może mi się tylko tak wydawać, więc ja tam się nie znam. Nie pytajcie mnie o takie rzeczy. O jelo. Tam na pewno nic nie ma. Mapka.
Nie, tam coś jest właśnie. Cholera. Bo tu się ciaśniej robi, dlatego. No proszę, proszę. A ja już chciałem to pomijać. Cóż tutaj możecie mieć? No nie uwierzę, że to tylko tyle. Nie, nie, nie. Serio? No dobrze. Ale z tej strony to jest koszmarnie łatwe, więc no... trochę nawet wstyd. No właśnie, czy jak będę gdzieś wyżej... najwyższe miejsce to jest tutaj. W tę stronę i dopiero później w tą drugą. Nie. Nie pozwolisz mi, gro. To bardzo mnie nienawidzisz. Ale ładnie w sumie by to było. W takim wzgórzu sobie mieszkać. Więc gdybym teraz użył mojej mocy i poleciał hen daleko, to ląduję właśnie w innym miejscu. Aha, dokładnie w tym. No cóż, no to możemy sobie w takim wypadku ten znacznik z mapki już usunąć. I zostanie nam tylko i wyłącznie jeden, który jest w Ogrodach Królewskich. No to cóż, no to do Ogrodów Królewskich będziemy musieli wyruszyć. Ale to już problemem nie będzie. Znaczy, tutaj i tak muszę iść na dół, więc... wydostać z tej przebrzydłej kopalni. Po tym jak odkryłem wszystkie plugawe sekrety rzeczy, które tu miały miejsce. To, że kamera coś tak nie współpracuje. Tędy na pewno się wychodzi? Tak. Powiedziałbym, że nawet w 100% pewne, że tędy się wychodzi. Ale to też jest eleganckie. Serce kryształu i sobie tak lecisz z taką mocą i impetem, niszcząc wszystko po drodze. No chyba, że pojawi się przeciwnik, który dostajesz w łeb i ci się nie udaje. Ale poza tym jest elegancko. Ale ile trzeba się napocić, żeby te dodatkowe wyjścia sobie odblokować? Cholera. Jeszcze mi się udało tu wlecieć. Nie, no dobra. Wiem w którym momencie. Dokładnie w tym. Widzicie? Elegancko. Dobra, zobaczmy na tą mapę. Ej, czyli czy coś jeszcze tutaj jest? Wydaje mi się, że nie. Kryształowa mogiła, to stąd wziąłem Nie, z kryształowej mogiły tego nie brałem. Ale tak czy inaczej, rogacz musi mnie podrzucić na stację Do stacji królowej? Nie, 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 tam chyba coś głębiej jest. W tych ogrodach królowej. To nie z tej stacji, tak czy siak. Pozwól, że się rozejrzę. Ogrody królowej, no to ze stacji królowej tak czy siak będzie najszybciej. Wtedy tam się udamy, usiądziemy sobie na ławeczkę i w następnym materiale będziemy już penetrować tamte miejsce. Się najpierw zastanowię, którędy będzie szybciej. Przez mglisty kanion? Przez mglisty kanion. A Milibel uciekła mi z moimi pieniędzmi. Zawiśnie na szubienicy. Zrobię tylko jedną ciekawą rzecz. Dobra. Tutaj wiem, że gdzieś... tutaj nie mam mostku, więc gdzieś tu, powiedzmy, zostawię znacznik na zaś. Tak jakbym miał zapomnieć, że gdzieś w tamtym miejscu musi być wejście. Czy w postaci platformy ukrytej, czy czegoś tam innego, nie ma to dla mnie znaczenia. Po prostu chcę się tam dostać i tyle. A reszta jest milczeniem. A, teraz to ja sobie mogę pływać, więc elo. No i Ogrody Królowej.
Dzień dobry, królowo. Jak tam się bawicie? No gdybym zadawał jeszcze tym więcej obrażeń, ale tak nie jest. Mimo ulepszonego ostrza i tak oni są na trzy ciosy, to jest chyba naprawdę jakaś taka dalsza lokacja. W takim wypadku, wniosek. No, jesteście całkiem potężni, muszę wam to przyznać. Dobrze, do góry tu się nie dostaniemy, póki co. Bo w lewo cały czas też nie możemy iść. Oj, oj, oj. Był dasz. Nie wiem, czy chcecie w to uwierzyć, czy nie, ale był dasz. Chciałem powiedzieć, że może mi się uda na spokojnie, nie wkurzając tych stworków, ale jak widać nie. Dobra, i tutaj na dole nic nie ma. Dobra, i z ławeczki sobie później ruszymy trasę. To moim zdaniem elegancko. Kornifer się niestety już... Wyniosłeś się. Okej. Okay. Odpocznijmy, zastanówmy się, czy coś tutaj zmieniamy. No już mamy całkiem pokaźną kolekcję amuletów. Muszę przyznać, że jest elegancko. Jak na moje standardy. Ale tak czy inaczej, skoro wybiła 21.37 na nagraniu, dziękuję za oglądanie i bywajcie. Umieramy.